Pochwalony Jezus Chrystus, drodzy siostry i bracia, kończą się wakacje, to znaczy, że zaczyna się czas szkoły. Kościół jest taką szkołą, której się nigdy nie kończy. Tym się różni pewnie od szkół, w których pobieraliśmy naukę, tęskniąc, żeby się wreszcie szkoły skończyły. Natomiast Kościół jest taką szkołą u Jezusa, która się nigdy nie kończy. Ja bym chciał wszystkich was zaprosić do takich dwóch wymiarów tej szkoły jezusowej. Jeden z nich ma już swoją tradycję. To będzie piąta edycja Ekumenicznej Szkoły Biblijnej. To jest bardzo piękne dzieło, które urodziło się z naszej ekumenicznej pielgrzymki do Ziemi Świętej i trwa. I każdego roku mamy wiele osób, które w tej szkole uczestniczą. Tegoroczna szkoła biblijna będzie poświęcona tematowi Królestwa Bożego, szczególnie w przypowieściach Pana Jezusa. I w tej szkole wykładowcy i słuchacze są z różnych kościołów chrześcijańskich, z naszej diecezji przede wszystkim, choć czasem też i zapraszamy wykładowców z innych miejsc w Polsce. Myślę, że przez te lata kolejne szkoła już dorobiła się bardzo pięknego grona wykładowców i też ma swoich stałych, wiernych słuchaczy. I zapraszam, że tych, którzy już są uczestnikami tej szkoły na kolejny rok nauki, zapraszam też każdego, kto chciałby się do tej szkoły dołączyć. Zajęcia szkoły biblijnej zaczynają się w październiku. Natomiast w tym roku do szkoły biblijnej dodajemy jeszcze drugą ofertę i to będzie szkoła liturgii. Inspiracją dla tej szkoły liturgii jest list Ojca Świętego Franciszka Desiderio Desideravi. Bardzo piękny tekst, niezależnie czy ktoś w ślad za tym tekstem pójdzie czy nie pójdzie do tej szkoły, to on jest wart przeczytania sam w sobie. Ale Ojciec Święty zauważa, jak dalece liturgia stała się dla nas jednak niezrozumiałym kodem znaków albo kodem niezrozumiałych znaków, że wielu rzeczy w liturgii nie rozumiemy i dobrze jest te znaki, z których się liturgia składa, rozczytać. I to są znaki rozmaite od takich znaków ogólnych, jak na przykład rok liturgiczny, jego poszczególne okresy. No, takie znaki bardzo szczegółowe, nie wiem dlaczego na przykład jest łamany chleb i jego cząstka jest wrzucana do kielicha w czasie Eucharystii. Myślę, że wiele znaków widzimy w czasie mszy świętej, a także innych obrzędów liturgicznych, a niekoniecznie rozumiemy ich znaczenie. Dokąd ich nie rozumiemy, nie potrafimy w pełni tej liturgii przeżyć. A przeżywanie liturgii jest właśnie gorącym pragnieniem Jezusa. Gorąco pragnąłem spożywać tę Paschę z wami. Desiderio desideravi. Te szkoły łączą się ze sobą, ja też dlatego o nich mówię razem. Nie stoi nic na przeszkodzie, żeby być uczestnikiem obu tych szkół, słuchaczem obu tych szkół, bo one oddają dwa sposoby objawienia Bożego. Pan Bóg do nas dociera przez słowa i przez czyny. I dlatego jest dobrze studiować Jego słowo, ale też poznawać Jego znaki. I to, co było tak samo, gdy chodzi o Jezusa, przez słowo i przez znaki. Ojcowie Kościoła już tak bardzo pięknie mówili o tym, że słowo i czyny Jezusa przechodzą w słowo i czyny Kościoła. Tak? Więc z jednej strony uczymy się Słowa Bożego, słuchając Jego wykładu też, jakie dokonuje Kościół i Jego magisterium. Z drugiej strony przeżywamy ciągle działanie Jezusa w liturgii. I celem tej szkoły liturgii będzie z jednej strony wychowywać nas do liturgii, a z drugiej strony wychowywać nas przez liturgię. Kiedy uczestniczymy w niej, stajemy się niewątpliwie innymi uczniami Jezusa. Więc ta szkoła liturgiczna z kolei zaczyna swoją pracę już we wrześniu i wszystkich chętnych zapraszam, żeby się przyjrzeć na stronie archidiecezji terminom, propozycjom i naprawdę serdecznie zapraszam, włączcie się. Uważam, że to jest bardzo konkretna propozycja dla naszej stałej formacji chrześcijańskiej, uczniowskiej,
Cieszę się, że te dwie szkoły, jedna powstaje, jedna już ma swoją tradycję i tam bardzo pięknie funkcjonuje. Cieszę się tymi szkołami. Mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy się zdecydują do tych szkół zapisać, będą się cieszyć razem ze mną po kolejnym roku ich pracy. Wszystkiego dobrego i zapraszam. Ekumeniczna Szkoła Biblijna i Szkoła Liturgii.